Cześć, witam serdecznie i lecimy z kolejnym odcinkiem, z kolejną planszą. Śnieżny spacer na poziomie normalnym. Z córką już to przeszedłem, więc mam prawo i zezwolenie na to, żeby przejść to i nagrać odcinek na kanale. I chyba nawet zebraliśmy to wszystkie skrzynki. Na pewno, chyba na pewno. Zebraliśmy wszystkie skrzynki, aczkolwiek nie było prosto i straciliśmy sporo życia. Ja nie będę tu się starał teraz raczej zdobywać tych wszystkich skrzynek. Aczkolwiek... Crash Bandicoot, you banished me to the past, but all it did was give me more time to plan your doom. You'll find me up the mountain. Don't freeze on the way. Well, you know, I'm sensing a real fraught history here. How many times have you beaten this clown anyway? Three. Really? Only three? Funny. Seemed like more. No i na końcu tej krainy będzie właśnie kolejna walka. Ale mamy też tu maskę, w której możemy spowolnić czas i to się przydaje do... No właśnie do tych skrzynek. Spowalniamy odpowiednio wcześniej czas i wysyłamy pana do... W lodzie jest niebezpiecznie ślisko. O kurczę. Na szczęście można to... Najpierw trzeba włączyć czas, potem uderzyć. I ogólnie... No, zapominam o tym czasie. O, udało się, jest już, miałem pełne obawy, czy to się tym razem uda. No i tutaj znowu, gościu, uderzamy to... To chyba był zły moment. Teraz będzie dobry. I można szybko też puścić ten czas z powrotem, tak samo tutaj. Trzeba uważać, bo jedno dotknięcie tej niebieskiej ryby i po nas. O, a tu z kolei trzeba uważać na poślizg. Oj. Wybuchnę tu? Kurczę, wybuchnę. Myślałem, że nie wybuchnę. Mogłem skoczyć i odskoczyć. No dobra, trudno, to nie będzie... Super przejście. Ale do tego pokazuje, że to nie jest tak, że po prostu za każdym razem od razu przechodzisz, nie? Czasami trzeba mieć po prostu szczęście. No i tutaj jest na ślisko. Hop, hop, hop. Teraz zrobimy tak. Mam nadzieję, że zaliczyło mi to. Zresztą chyba już tutaj jakieś skrzynki opuściłem. Tutaj wam pokażę, tu tracę maskę, ale pokażę wam ten bonusowy... bonusową planszę, którą przechodziliśmy też wielokrotnie, aczkolwiek... Teraz właśnie tu skaczemy, zwalniamy czas i rozwalamy w ten sposób. A teraz zwalniamy czas, rozwalamy, tu lecimy. Ach nie, wskakuje i odskakuje, tak miało to być.
Dobra, spróbujmy jeszcze raz i lecimy dalej. Staram się zrobić dwie plansze w tym odcinku. Właściwy wybuch. A tutaj... No i źle, nie wziąłem tej skrzynki z góry. Dobra, tutaj skok i odskok. Aha, tutaj jest tak, taki system, że obracamy się. Kurczę. I odskok. No dobra. Jeszcze raz. Chciałem powiedzieć, szkoda czasu, ale to jest silniejsze. Czyli ta taka chęć. Bardziej, że przeszliśmy to. I wiem też, jak trzeba to przejść. Po prostu. Właśnie tu skakujemy. Robimy to tak. Teraz to chyba nawet było, że... No właśnie, coś takiego. Nie! O Jezu! Dobra, idę. Idę, to może przejdę dwie plansze w tym odcinku. Bo to nie jest... pokaz. A, i tu jest skrzynka z boku. Też na początku trudno nam było tam wskoczyć. I cały okręt spadł na dół. Znowu zwolnienie czasu. Masakra. Masakra drugi, razy dwa. No jednak trzeba tutaj szybko. Maski nie mam. To się zapada. I tu trzeba dojść bez straty życia. To się nam nie udało. Ale na pewno nam się uda. Staramy się właśnie przejść. I tutaj jest taka ciekawostka, że tu jest skrzynka. Gdzieś chyba była skrzynka. Płynę, płynę, o i tu. Trzeba na nią wskoczyć, rozwalić. I w ten sposób zbieramy wszystkie skrzynki. No my tu próbowaliśmy właśnie kilka razy. Dlatego to nie jest tak, że... Kurde! Tu na ogień lepiej. Uważać. A, tu jest... Właśnie, ukryte coś. Tu na górze jest ukryty klejnot. Tak jest. Tam dalej już chyba nic nie ma. Ten ruch kamery się przydaje. Tu pan pokonany. Tu mamy skrzynkę na górze. I jeszcze tam jedna była, ale tam już chyba nie było. Więc dobra, idziemy sobie dalej. I tu znowu jest skrzynka. Znaczy ukryte skrzynki, też to udało nam się odkryć. Więc trzeba mieć to na uwadze, aczkolwiek... Teraz jeżeli nie dojdziemy do C, to będziemy musieli jeszcze raz te... A, tutaj się wchodzi na górę. Nie, 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 zły moment. Zły moment znowu. Patrzcie, teraz był idealny moment, tylko że niepotrzebnie włączyłem. Dobra. Niepotrzebnie włączyłem ten zwolnienie czasu. Teraz znowu trzeba wyczaić, kiedy leci
gra. A to jest taki sposób, że zwalniam to i wskakuję tam. O właśnie, coś takiego. Teraz przelatujemy górą. Aczkolwiek, żeby mi na głowę nie spadło, to sobie zwalniam tamto. No i teraz znowu. Lecą trzy. Zwalniam. Uff. Doszliśmy, więc tamte skrzynki mamy zaliczone, aczkolwiek skrzynek nie jest tu dużo, 153, więc to nie jest jakaś tragedia. Właśnie, tu się schowam przy ścianie, powinienem przeżyć. Tak jest. I tu znowu. To był fuks, powiem szczerze. Nie mam tu maski, teraz muszę już go pokonać. Udało się. Aczkolwiek byłem pełen obaw, bo przy takich przeciwnikach to zawsze jest problem. Czasami, nie wiem, ma jakiś kolec na głowie i... Tu na dole jest też skrzynka. Właśnie, widać ją było. Ale ja na razie wskoczę te wody, bo już pora. 5 żyć. Nam to dłużej zeszło, bo... dobra, weźmy tą skrzynkę. I tutaj mamy to. Poczekamy na krew, która płynie z góry. Oj, panie, panie! Właśnie on chodzi z takim kółkiem i to kółko nigdy nie próbowałem, ale mało tej kry tu płynie. Schodzimy tu. Skakujemy tu, skakujemy tu, skakujemy tu. Skakujemy tu do wody. No i ponownie. Najgorzej jak to przychodzisz. No i co, jak tutaj przeskoczyć? Chociaż moja córka właśnie twierdzi, że to można przeskoczyć. Tylko trzeba użyć podwójnego skoku. Ej, panie. Po czasie dochodzisz do takiej wprawy. Bo to się właśnie przemieszcza, więc... Temu najlepiej na głowę wskoczyć. Tu się nie da, nie da się, panie, nie da. Widzieliście, jak jechałem na tym? O, spokój, spokój, spokój. Zawsze jest taka panika. Dobra, tu jest TNT, ale... Nie zabieram tego. Albo dobra, zrobię tak. I bum, wybuchło, dobra. Znowu byłem chyba o krok od śmierci. Tu jest znowu TNT. A, i tu są ukryte skrzynki. Właśnie taka sytuacja się stanęła. Gdzieś tam też zauważyliśmy to przez przypadek. Tu zrobimy podwójny skok. Tu się to zawala, więc pędzisz po prostu. Niczym piernik. Bo jesteś zestresowany. Bardzo jesteś zestresowany. Żeby się wszystko udało. No i jesteśmy. No 113. Tutaj rozwalamy wszystkie TNT na planszy. Nie jest to cudowne przejście, ale jest przejście. Poziom ukończony. No 7 na 3 żyć. No to nie jest tak źle. My tu mieli na pewno więcej tych straconych żyć, chociaż różnie to bywa. Czasami jest 11 na jednej planszy, na tej właśnie kolejnej, którą teraz będziemy szli.
75 razy. 75 razy zginęliśmy. Ale zaraz wam pokażę dlaczego. Tu nam się odblokowała plansza. Jak to się nazywa? Retrospekcja. A tu teraz zimna krew, poziom normalny. No i tutaj był taki, są takie dwa momenty. Nadzieję, że ja to przejdę, bo ja się tu nie będę starał właśnie jakoś. Więc żeby przejść, to muszę tutaj po prostu przyspieszyć. Na początku nie będę się starał zbierać skrzynek, żeby się zmieścić jeszcze w tym odcinku. To polecimy, no. Nie wiem, jak ktoś ogląda takie filmy z tym Crashem i ktoś przechodzi idealnie, a potem samemu w to grasz, to chyba jest irytujące. Czyli fajnie to widzieć też, jak ktoś zdobywa wszystkie skrzynki, jak mu to fajnie idzie. Aczkolwiek to nie jest takie proste. Tam jest skrzynka z boku. A tu są dwa rekiny. I tutaj jest też ślisko. Tu mamy czas, maskę z czasem i tu chyba leci. Nie, to nie, to nie. To nie tutaj, ale leci na jednej krze ten. Dobra, z tego wszystkiego na jednej krze w jednym miejscu leci. Tu jest skrzynka, dlatego tak to akurat przeszedłem. Może ktoś będzie oglądał to. O, tu leci skrzynka. Trzeba zatrzymać, bo leci puste, albo leci ze skrzynką. I tu bierzemy skrzynkę. Tu trzeba szybko wyłączyć, włączyć. Też trochę spędziliśmy. No i tu dużo spędziliśmy. Tu jest jedna droga, a tu jest druga. Tylko dużo spędziliśmy, bo chcieliśmy koniecznie zebrać wszystkie skrzynki. Ci goście, co stoją, to są tacy. My tu mieliśmy w ogóle maskę wtedy. Teraz widzę, nie ma tu maski. Ci goście kontrolują te roboty. Więc jak rozwalimy gościa, to robot automatycznie zostaje rozwalony. No i tu mamy maskę, ale ogólnie należałoby, żeby zebrać wszystkie skrzynki, wrócić się tu. Tu nam zabrakło chyba jednej skrzynki. No i tu maska. I tu patrzcie, jest szybko. O, ale trzeba w odpowiednim momencie po prostu zatrzymać czas. Więc ja teraz nie będę zbierał tych wszystkich skrzynek, tylko polecę tędy. Tędy jest na skróty. Od razu do maski. Tu zatrzymujemy, puszczamy. Tu trzeba jeszcze w dół. Wychylasz się w bok, żeby rozwalić. Przeskakujesz, skrzynka, skrzynka, tu. Wyskakujesz w dół, zatrzymujesz i tutaj rozwalasz na górze i ja ciebie. I na górze trzeba rozwalić ten wykrzyknik i potem spowolnić czas, żeby rozwalić wykrzyknik. Potem odblokować czas i znowu spowolnić. A tu można odblokować czas, znaczy odblokować spowolnienie, potem zablokować, żeby to trochę ten. Te otwieranie umożliwić. Moja córka mówi: O, tato, ty już masz tutaj opanowane te drzwi. Tak właśnie widać, jak ja mam opanowane. Spieszę się. Czasami trzeba mieć taki spokój duszy. No i czemu się nie schylił? Mógł się schylić. No ale dobra, nic to no. Udało się. No i teraz bym na przykład właśnie nie wziął tej skrzynki już. No i tu właśnie się tak też udało. Tu mamy C, ale tu naprawdę wiele straciliśmy. Tu można skrzynki jeszcze w bok wziąć.
Ja oczywiście nie będę ich teraz zbierał. Tylko pokazuję, że można. Tu jest pan kontrolujący. Więc go rozwalamy i tam na górze jest pan kontrolujący. Ale do niego przejdziemy bokiem. Bo tak będzie bezpiecznie. Tam ci na dole rozwaleni. No i tu mamy ślisko. I teraz tak, tu to się zapada, więc hop hop. Bierzemy skrzynkę, poczekamy aż to na dole się odnowi. Cyk, pyk, pyk i jedziemy. O, to się zapada też. Tego rozwalamy gościa. Tam na górze są skrzynki i je można wziąć w ten sposób, że tu to rozwalamy, ale stąd skakujemy tam. I to się da zrobić, bo tam weszliśmy. O, coś takiego. Dobra, nie będę tutaj teraz kombinował. Po prostu idziemy dalej. Tutaj na górze jest ukryty... Nie, tu, nie tu. Co tu się stanęło? Aha, dobra, tu nie mam zamknięcia czaszy tutaj. Ale tutaj jest chyba z przysiadu. Można wskoczyć. Tam były te sople. No właśnie. Z przysiadu dwie skrzynki rozwalamy. I tu trzeba lecieć dalej. Okej, fuk, że ja miałem tutaj tą maskę. Ale tu na górze jest właśnie ukryty chyba kryształ. To jest chyba tutaj, tak? Jego tam widać. O, tu. I tam też można wskoczyć. Tu na górze po tej skrzynce z rozbiegu. I to się, uwierzcie mi, da zrobić. A tutaj zwalniamy czas. Przeskakujemy. O, i tędy... Co? I tutaj się wskakuje na skrzynkę i potem tam, nie? To się jakoś tam wskakiwało. Nie, jeszcze nie robiłem. Tutaj będzie chyba ten znak zapytania właśnie. Ale ja nie będę go robił tak jak my robiliśmy. A tu jest bilet, w ogóle nie zauważyłem. Czyli dotąd trzeba dojść, żeby bilet wziąć. A tu trzeba też wyczaić z tymi rekinami, w którym momencie najlepiej... O, na przykład teraz za późno! Ach, rekin. Właśnie, co nie? Za późno było. No i ogólnie spędziliśmy tu trochę czasu. Ale... Ale potem jest taka duża satysfakcja. Bardzo duża satysfakcja. To akurat przechodziła moja córka. O kurczę, to był fuks, bo już tam chyba paznokciami się zaczepiłem. No i koniec planszy mamy. Pięknie, 89 na 137 to nie jest nic, czym się można chwalić. Ale planszę przeszliśmy. Tylko po prostu w takich momentach, gdzie tam pokazywałem, no... Zatrzymujesz się, kombinujesz, aż przejdziesz, skaczesz. Oczywiście mistrzowie na YouTubie, którzy są, przechodzą to wszystko za pierwszym razem, nie znając planszy, i są tacy, i spoko. Ja po prostu nie jestem taki. A przed nami już po prostu, myślę, chociaż nie, polarny rajd, to jeszcze nie. Tu gdzieś jest boss, nie wiem, czy to jest... Są do zdobycia kryształy, więc to jest jeszcze kolejna plansza. Tej planszy jeszcze nie przeszliśmy z córką. A właśnie, ja wam pokażę jak... Bo tutaj, tak jak u mnie to wygląda, nie? Tutaj są skórki takie, takie, więc za dużo nie zdobyte. I co my tu jeszcze możemy zobaczyć? Tutaj jakie są poziomy i tak dalej. Ale jakbyśmy weszli do menu i zmienili... Wyjść do menu głównego. Teraz wam pokażę na jakim etapie. Tu jest zmiana miejsca zapisu. Mamy 19% też u córki, a tu jest 18. Ale ja mam 3 godziny 40, a z córką mamy 12 godzin.
bo... Aha, no to tutaj jest w sumie też jaka jest różnica. Tu mam 37 kryształów zdobytych, no i w sumie dwie kasety, tyle. Tu mam 67 kryształów zdobytych, dwie te takie złote maski, czyli przeszliśmy bez straty życia i ze wszystkimi skrzynkami. No i trzy kasety zdobyte, więc kasety to jeszcze do zdobycia. No to jest takie porównanie właśnie tego, jak ja idę, a tu jak idziemy razem, żeby to pozbierać jak najwięcej. 67 kryształów z 228, no to 1/3, jeśli tak, dopiero. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak już będę po kolejnych dwóch planszach z córką.